Cześć! W dzisiejszym filmie pokażę Wam krok po kroku, jak zrobić taki komin z kapturem na szydełku. Myślę, że każdemu przyda się taka część garderoby. No to co? Zaczynamy? Cześć! W dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać, jak zrobić bardzo praktyczny komin z kapturem na szydełku. Co będziemy potrzebować? Nożyczki, miarkę krawiecką i szydełko dopasowane do naszej włóczki. Ja będę używała włóczkę dosyć grubą z Action. Będzie ona miała długość 265 metrów i 300 gram. Jak macie cieńszą włóczkę, oczywiście cieńsze szydełko. Ja będę pracowała na takiej grubej, ponieważ ten komin będzie właśnie pięknie wyglądał z takiej grubej przędzy. Zaczynamy od pętelki początkowej. Przekładamy sobie włóczkę pod palcem. Łapiemy, możemy zacząć oczywiście od zwykłej pętelki i robimy w moim przypadku 48 oczek łańcuszka. Teraz Wam powiem, jaką długość ma mój łańcuszek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 48 oczek łańcuszka. Mój łańcuszek ma długość 55 cm. I w tym momencie musimy zamknąć go w koło. Żeby nam się nie obracał łańcuszek, warto sobie tu przytrzymać kciukiem i delikatnie przesuwać przez całą długość, po czym złapać ostatnie oczko i zamknąć oczkiem ścisłym z pierwszym tutaj tym oczkiem, które zrobiliśmy. I już mamy takie zgrabne kółeczko. To będzie obwód naszego komina. Będzie to dość taki ciasny golf, żeby nam nie wiało w szyję. I robimy teraz rząd bazowy. Będzie to rząd składający się z samych słupków. Robimy dwa oczka na wysokość. I po narzucie będziemy wbijali się w tą tylną pętelkę. Tutaj w tą tylną nitkę od łańcuszka. Gdzie tutaj idzie nasz łańcuszek, a będziemy się wbijać pod tą drugą tylną nitkę, żeby to ładnie wyglądało. Przekładamy i normalnie robimy słupki. Pod każdą tą drugą niteczkę musimy się tutaj wbić. O. Jest to dosyć trudne zadanie, bo one się tutaj zaciskają, ale robimy po prostu słupeczki. Narzut, wbijamy się pod tą tylną nitkę. I robimy słupek. Przekładamy i raz, i dwa. Narzut pod tylną nitkę. Przekładamy raz, i dwa. Narzut i tak do końca okrążenia. Pod tylną nitkę i raz, i dwa. I tak robimy słupki do momentu, aż znajdziemy się tutaj. Ja Wam zaraz pokażę, jak będziemy robić dalej. Narzut w tylną nitkę od łańcuszka i normalnie robimy słupki. Dobrze, ja z Wami się spotykam na końcu tego rzędu.
Jak zrobimy już wszystkie słupki, łączymy tutaj oczkiem ścisłym w to drugie oczko na wysokość. I mamy taki oto początek. To jest nasza baza. Teraz robimy dwa oczka na wysokość. Tak będziemy zaczynać każdy rząd. Robimy narzut i w ten słupek, który jest zaraz obok tego słupka, z którego wystartowaliśmy, robimy słupek reliefowy przedni. Robimy narzut, wbijamy się nie tutaj, tylko tu pod spód, tak? Nabieramy włóczkę i robimy słupek. W następnym robimy również słupek reliefowy przedni. Widzimy tutaj słupek z poprzedniego okrążenia. Wbijamy się po narzucie pod niego, nie tutaj do góry, tylko łapiemy cały słupek od dołu. Nabieramy włóczkę i przebieramy przez dwa i przez dwa. Mamy dwa słupki reliefowe przednie. Teraz będziemy robić w następnych dwóch dwa słupki reliefowe tylne. Robimy narzut i łapiemy ten kolejny słupek, nie tak jak wcześniej tutaj pod spód w tą stronę, tylko wywijamy robótkę i z tym narzutem łapiemy go od tyłu. Przekładamy włóczkę i robimy słupek. Narzut. I w kolejnym słupku robimy też słupek reliefowy tylny. Robimy pod niego się wbijamy, przekładamy włóczkę i robimy raz i dwa. Mamy dwa słupki reliefowe przednie, dwa tylnie. I teraz narzut i w kolejnym przednie dwa, jeden. W następny też przedni słupek reliefowy i w kolejnych dwóch dwa tylne. Narzut, łapiemy słupek od tyłu, tak tutaj, łapiemy włóczkę i przekładamy raz i dwa. W następnym znowu tylny. Łapiemy tutaj pod spodem i raz i dwa. W ten sposób zrobi się taki piękny wzór ściągacza i ten golf będzie taki rozciągliwy, że będziemy mogli wygodnie założyć, wygodnie zdjąć, a przy okazji będzie on ładnie otulał naszą szyję. Dwa przednie i jeszcze jeden. I dwa tylne. Narzut łapiemy tutaj z tyłu ten słupek, tak? To jest ten słupek następny. Łapiemy go z tyłu i robimy słupek. Narzut łapiemy go z tyłu i słupek. I tak robimy do końca okrążenia. Dwa przednie, dwa tylne, dwa przednie, dwa tylne. I zaraz Wam pokażę, co dalej. Przedni słupek reliefowy, narzut, kolejny tutaj w ten. Przebijamy pod spodem i robimy słupek reliefowy przedni. I następne dwa tylne. Wbijamy się pod spód, przekładamy włóczkę. I robimy dwa. Pod spodem i dwa. Narzut i w następne dwa. Dwa przednie. O. I tak do końca okrążenia. Teraz pokażę Wam, co dalej. To jeszcze słupek reliefowy przedni, tylny tak
I teraz uwaga. Tutaj zrobiliśmy słupek reliefowy tylny i łapiemy. O. Tutaj widzicie dwa były przednie, a jeden złapałam od tyłu. I teraz te dwa oczka na wysokość, nie łapię tego od tyłu, tylko wbijam się z tego słupka reliefowego tylniego, ostatniego, w to drugie oczko łańcuszka do góry i łapię oczkiem ścisłym. Zobaczcie, że na dłuższą metę naszej robótki w ogóle nie będzie widać łączenia. Tutaj będzie szerokość na 2, na 2, na 2 tego wklęśnięcia. Jeżeli mamy parzystą liczbę oczek, jesteśmy w stanie tak wykończyć golf, żeby w ogóle nie było widać tej blizny łączącej. Jeżeli zrobimy nieparzystą liczbę oczek, ta odległość będzie za szeroka. Dlatego tutaj nie robimy tego słupka reliefowego tylniego, tylko po prostu łapiemy, pokażę Wam jeszcze raz. O, jesteśmy tutaj na wysokości dwóch przednich. Łapiemy narzut i słupek reliefowy tylny normalnie i nie robimy następnego, tylko w te dwa oczka na wysokość łapiemy za drugie oczko tutaj pod dwie nitki i oczkiem ścisłym zamykamy. W tym momencie uzyskujemy przepiękne łączenie. W ogóle nie będzie widać na całym golfie tego połączenia. I teraz robimy dwa oczka na wysokość, narzut i w pierwszy słupek reliefowy przedni robimy słupek reliefowy przedni. Właśnie tak. I tutaj już nam się butuje z tych dwóch oczek łańcuszka pod kątem, jakby tutaj ten słupek reliefowy tylny. On tak będzie po prostu wyglądał. On nie jest słupkiem reliefowym tylnym, ale w całej robótce będzie nam do złudzenia właśnie jego przypominał. Tutaj ten króciutki łańcuszek z dwóch oczek. I robimy słupek reliefowy, przedni, narzut i w słupki reliefowe tylne będę robić słupki reliefowe tylne, a w przednie, przednie. I zakończenie, tak jak przed chwilą tłumaczyłam, jeden słupek reliefowy tylny i oczkiem ścisłym tutaj w te dwa oczka na wysokość. W ten sposób robię cały golf. Dwa do przodu, dwa do tyłu. I tak przez cały czas, aż uzyskam odpowiednią długość golfu. Jak wysoki golf będzie u mnie, za chwilę Wam pokażę, wszystko zmierzę. Każdy niech zrobi tak, jak jemu pasuje. Jeden lubi bardzo wysoki golf, inny niższy. Ja zrobię taki, żeby było mi na pewno ciepło. A więc do zobaczenia, jak mi już golf urośnie i zaraz pokażę Wam, co dalej. Mój komin jest już cały skończony. Za chwilę przejdziemy do kaptura. A teraz pokażę Wam, jaką ma wysokość. Ma on wysokość 24 cm i szerokość bez rozciągania 25, czyli jest to niemalże kwadrat. I teraz tak, w miejscu, w którym wychodzi nam ta nitka. Widzicie, tak pięknie się układa ten rząd łączenia, że w ogóle go nie widać, że jest tutaj coś połączone. Czyli mamy taki ściągacz. To się bardzo pięknie będzie rozciągało, będzie łatwo założyć. Z dwóch przednich, dwóch tylnych. Tak sobie wymyśliłam, że to będzie ten golf z takiego ściągacza, żeby można było łatwo to na głowę zakładać, żeby zawsze wracało do tej formy pierwotnej i żeby nie było takie za twarde. I teraz jak wywinąć golf, żeby robić dalszy ciąg, ten kaptur.
Jakbyśmy teraz wywinęli golf, to zobaczcie, że w tym miejscu, gdzie robiliśmy to przejście, robi się taka większa przestrzeń, taka wyrwa gdzieś na 3 palce, a tutaj mamy na 2. Ponieważ z tej lewej strony jest to łączenie takie szersze. I ja sobie to wymyśliłam tak, że zamiast wywijać w tą stronę, przerzucę ten cały golf na drugą stronę. Tak. I zanim zacznę robótkę, widzicie, tutaj jest to łączenie, wywinę ten golf, o właśnie tak. I w tym momencie będzie on miał idealny kształt. Spróbuję Wam to pokazać. O! Widzicie? Ten golf nie ma teraz tego łączenia, takiego brzydkiego, tylko jest właśnie wszystko bardzo ładnie, równiuteńko. I teraz będziemy robić kaptur. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko będzie wyglądało. Jest on taki mięsisty, gruby, bardzo cieplutki i wygląda po prostu idealnie, jeżeli chodzi o to łączenie. I zaczynamy robić kaptur. Kaptur będziemy robić już innym wzorem, żeby nam było wygodnie. W tym momencie możemy wywinąć sobie ten kaptur, ten golf. Ale chcę Wam pokazać po prostu, w którym miejscu to się wszystko zaczyna. Będziemy startowali tak. I tak będzie wywinięte. Dlatego będziemy mogli teraz rozwinąć nasz golf i pracować sobie tutaj już wygodnie dalej. Obracamy robótkę w tym miejscu, gdzie zrobiliśmy łączenie. I teraz Wam pokażę, jak to dalej będzie robione. Tak, ja dla wygody sobie tutaj rozwijam ten komin i pokażę Wam, jak robić dalej. Robię jedno oczko na wysokość. W pierwsze oczko, tutaj jakie widzę najbliżej, robię półsłupek. Półsłupek. Jedno oczko łańcuszka. Omijam jedno oczko i w następne robię półsłupek. Jedno oczko łańcuszka. Omijam następne oczko i w następne robię półsłupek. Jest to wzór mech. Jedno oczko łańcuszka. Omijam i w następny półsłupek. Jedno oczko łańcuszka. Jedno oczko omijam. I w następny półsłupek. I tak aż do tego momentu. I zaraz Wam pokażę, jak dalej. Jedno oczko łańcuszka. Jedno pętelkę tutaj omijam. I w następny półsłupek. Jedno oczko łańcuszka. Tu jedno omijam. I w następny półsłupek. Jedno oczko łańcuszka. Jedno omijam. Następny półsłupek. Jedno oczko łańcuszka, jedno omijam i w następny półsłupek. I tak do momentu tutaj, gdzie zaczynamy, o, cały czas robimy to samo. Czyli jedno oczko łańcuszka, jedno omijamy i półsłupek. Spotykamy się na końcu okrążenia. I jak dojedziemy tutaj do końca, nie przerabiamy tego ostatniego oczka. Widzicie, tutaj jest jeszcze jedno oczko. Tego oczka nie przerabiamy. Odwracamy naszą robótkę. I tu będzie nasz przód. Tu będzie ten kaptur miał to otwarcie, że tak powiem. I teraz będziemy zawracać. Jak to robimy? Na początek będziemy dodawać do każdego rzędu po jednym oczku. Czyli robimy oczko na wysokość. I tutaj w tym miejscu robimy dwa półsłupki, jeden, dwa w tą wolną przestrzeń, tak?
Widzicie? Tutaj zrobiłam dwa. Teraz robię półsłupek. Oczko łańcuszka i półsłupek w tą wolną przestrzeń, która nam się tutaj wybudowała. Potem oczko łańcuszka i nad tymi półsłupkami z poprzedniego rzędu będą oczka łańcuszka, a w te dziurki, które tutaj powstały, będą półsłupki. Widzicie tu w te dziurki? O, tu dziurki, a tu gdzie półsłupki, tam będą oczka łańcuszka. Teraz nad przednim półsłupkiem zrobiłam oczko łańcuszka, to tutaj robię półsłupek. Oczko łańcuszka nad poprzednim półsłupkiem i w tą dziurkę półsłupek. Nad poprzednim półsłupkiem oczko łańcuszka i tu w następną dziurkę, tu można palcem sobie to poszukać, półsłupek. Oczko łańcuszka i w dziurkę półsłupek. I tak robimy do końca rzędu. Oczko łańcuszka nad półsłupkiem, a w tą przestrzeń, którą tu pokazuję palcem, robimy półsłupek. Oczko łańcuszka i w tą przestrzeń półsłupek. Oczko łańcuszka i tak dalej. Półsłupek. Przestrzeń. Jest to bardzo fajny wzór. Efektownie on później wygląda. Nie są to takie zwykłe półsłupki, tylko robi się tak. Zobaczycie za chwilę, jak to ładnie będzie wyglądało. I tu w tą przestrzeń półsłupek. I tak do końca rzędu. Oczko łańcuszka i półsłupek. Oczko łańcuszka i półsłupek. I tak będziemy robili aż do momentu, gdy znajdziemy się tutaj. I tak jak tutaj na początku przyrastały nam dwa półsłupki, tak tu w to ostatnie oczko, które przerabiamy, robimy po oczku łańcuszka dwa półsłupki. Jeden i drugi. Tak, teraz odwracamy naszą robótkę. Robimy oczko na wysokość. O, tutaj. Jedno oczko na wysokość. W pierwszym tutaj oczku, jakie widać, robimy dwa półsłupki. Oczko łańcuszka. I teraz tutaj sobie szukamy, tu gdzie jest półsłupek, tu nie robimy nic. I w następną dziurkę robimy półsłupek. Oczko łańcuszka, omijamy półsłupek i w dziurkę robimy półsłupek. Oczko łańcuszka i za półsłupkiem półsłupek. Oczko łańcuszka i za półsłupkiem półsłupek. To ładnie można tutaj sobie wyczuć palcem. Po półsłupku wbijamy się nad półsłupkiem. Oczko łańcuszka z poprzedniego rzędu i w następne robimy półsłupek. Taka przeplatanka. Oczko łańcuszka, tu gdzie mamy półsłupek, a tutaj gdzie już mamy palec, półsłupek. Znowu oczko łańcuszka i tak do końca rzędu. Za półsłupkiem wbijamy się i robimy półsłupek. Oczko łańcuszka, znowu omijamy i półsłupek. Oczko łańcuszka, omijamy i półsłupek. Oczko łańcuszka, omijamy półsłupek z poprzedniego rzędu i półsłupek w tą dziurkę. I tak do końca rzędu. Tutaj przy końcu znowu oczko łańcuszka nad półsłupkiem i półsłupek w przestrzeń pomiędzy półsłupkami, oczko łańcuszka i tu w to ostatnie oczko, które mamy, robimy dwa półsłupki. Tak będziemy robili
do momentu, aż kaptur nam się tutaj troszeczkę rozszerzy. Zobaczcie, jak złożymy teraz na pół, to zobaczycie, że tu zaczyna nam się tak rozchylać ta robótka. Tutaj idzie w miarę prosto do góry. Nad golfem już zaczyna się pięknie ten wzór tutaj pokazywać, mech. A tutaj robótka nam się tak rozszerza. Teraz robimy w górę, rozszerzając. Mniej więcej taki kawałek. Ja Wam zaraz powiem dokładnie, ile centymetrów mi tego wyszło i co będę robić dalej. W tym momencie musimy kaptur troszeczkę rozszerzyć, żeby móc później tak ładnie wywinąć ten przód, żeby nam się mieściła głowa. Dlatego cały czas robimy tak, że odwracamy robótkę. Będziemy robili dwa półsłupki w pierwsze oczko, po oczku na wysokość, dwa półsłupki, potem oczko łańcuszka i nad kolejnym półsłupkiem właśnie będzie ono, następną dziurkę, półsłupek, oczko łańcuszka, nad kolejnym półsłupkiem i w kolejny półsłupek. Jest to piękny wzór, naprawdę bardzo efektowny. Myślę, że warto nim zrobić ten kaptur, żeby nie był z takich zwykłych półsłupków. Będzie to naprawdę wyglądało super. Teraz rozszerzamy ten kaptur i za chwilę pokażę Wam, co dalej. Ja w ten sposób, poszerzając, zrobiłam 5 rzędów. Ponieważ każdy ma inną włóczkę, powiem Wam, jaka to jest długość w centymetrach. U mnie tu o, jest to 7 cm. I teraz bez poszerzania będę robić kolejne rzędy. Tak samo, tym samym wzorem, co te poszerzające. Czyli jedno oczko na wysokość. Tutaj w tą pierwszą dziurkę robię półsłupek, oczko nad półsłupkiem, w następną przestrzeń półsłupek, oczko łańcuszka nad kolejnym półsłupkiem i tak cały czas do końca rzędu. Oczko łańcuszka i w kolejną tą przestrzeń za półsłupkiem półsłupek. Oczko łańcuszka i półsłupek. Jest to dość gęsty wzór, ma to bardzo duże znaczenie przy kapturze, żeby on nie przewiewał za bardzo. Jak zrobimy tutaj za duże oczka, zbyt ażurowy ten kaptur, będzie nam po prostu wiał. Tutaj widzicie już je pięknie. Ta robótka rozszerzyła, dlatego teraz robimy na wysokość. Tak samo jak do tej pory. Oczko łańcuszka. I w kolejną przestrzeń. Półsłupek, oczko łańcuszka. Półsłupek, oczko łańcuszka. I tak do końca. Po prostu na początku rzędu nie dodajemy dwóch półsłupków, tylko robimy normalnie jeden i na końcu nie dodajemy tego dodatkowego półsłupka. Robimy po prostu prosto. W każdą przestrzeń robimy półsłupek, oczko łańcuszka i półsłupek. Dojadę tutaj do końca, żeby Wam pokazać, jak zawracam i w ten sposób będzie nam przyrastał kaptur w górę. Na takiej grubej włóczce robótka bardzo szybko idzie. Jest przyjemna. Tym wzorem robi się po prostu obłędnie. Wręcz sama płynie po szydełku. Oczko łańcuszka. Jak miniemy półsłupek. Mijamy się kolejnym półsłupkiem, oczko łańcuszka, mijamy półsłupek, półsłupek, oczko łańcuszka i w kolejną przestrzeń. Mijamy się półsłupek, oczko łańcuszka i tutaj robimy półsłupek, oczko łańcuszka, półsłupek. I do góry będziemy szli w ten sposób, że zrobimy po prostu oczko łańcuszka na wysokość,
odwracamy całą robótkę i w pierwszą przestrzeń robimy półsłupek. Potem oczko łańcuszka, omijamy ten półsłupek pierwszy i robimy półsłupek. Oczko łańcuszka, omijamy półsłupek i robimy półsłupek. Oczko łańcuszka, omijamy i robimy półsłupek. I tak teraz nam będzie rósł kaptur. Teraz Wam powiem, na jaką długość ja zrobiłam, żeby to wszystko pięknie wyglądało. I co dalej? Myślę, że to bardzo ładnie wygląda. Nie będzie nam tu przewiewało. No to do dzieła. Jak zrobimy już odpowiednią wielkość, najlepiej sprawdzić sobie to, czy kaptur będzie już nam pasował, zakładając komin na szyję i trzymając tutaj do góry rękami przy lustrze, zobaczyć, czy wygodnie będzie nam zakładać i zdejmować kaptur przed szyciem. Mój ma długość od komina, tutaj od początku komina do końca 42 cm, ale ja lubię duże kaptury. Więc dla Was może być on troszeczkę za długi, może to będzie 40 cm, a szerokość po złożeniu na pół 31, takie 32 cm. Bez rozciągania. Ja mam dosyć grubą włóczkę, dlatego każdy musi zmierzyć na swoją głowę. Teraz pokażę Wam, jak zszyć i jak wykończyć kaptur. Musimy odciąć teraz trochę dłuższą nitkę, którą będziemy zszywać. Tak, na razie odkładamy. Przekładamy tutaj włóczkę przez tą pętelkę ostatnią i zaciągamy. Teraz tak, jesteśmy na lewej stronie kaptura, czyli tej od środka, przy głowie, i będziemy zszywać w ten sposób. Bierzemy sobie igłę do zszywania elementów. Jeżeli nie macie takiej igły, można szydełkiem po prostu tutaj łączyć i zrobić oczkami ścisłymi taki ściek. Ja natomiast zszyję igłą, będzie to mniej widoczne, będzie taka mniejsza blizna tutaj na górze. Łapię po prostu pod dwie nitki i przekładam tutaj. Muszę chwycić dosyć mocno, żeby mi się to nie rozjechało. I przez całą długość będę właśnie tak zszywała. Pod dwie. O, pod dwie. Nie ściągajmy za mocno, żeby to ładnie wyglądało. I tak tutaj na tej lewej stronie do końca zszywamy kaptur u góry. Po rozłożeniu w ogóle nie będzie widać, że coś tutaj się wydarzyło, że było zszywane. Jakbyśmy zrobili to szydełkiem, będzie takie lekkie zgrubienie. Dlatego ja to robię igłą. Jeżeli jej nie macie, a chcecie też wykonać takie właśnie zszycie, a nie półsłupkami, albo oczkami ścisłymi, to Wam pokażę, jak można zrobić. Można po prostu szydełkiem sobie tutaj łapać i przekładać na drugą stronę. O! Mam nadzieję, że to dobrze widać. Łapać i przekładać na drugą stronę, tak jakbyśmy szyli. Mi jednak jest wygodniej zdecydowanie igłą, ale nic się nie stanie, jak jej nie będziecie mieć. I szyjemy. Pod dwie.
Ważne, żeby zrobić to za pierwszym razem, żeby nie przeszywać w jedną stronę, w drugą, bo wtedy jest taki gruby ten szew, a mi zależy na tym, żeby było to jak najdelikatniejsze. I tutaj do końca robimy cały czas to samo, po prostu zszywamy sobie kaptur, oczywiście mocno, ale nie tak, nie zaciskajmy tak na maksa, bo będzie po prostu widać później, w którym miejscu to było zrobione. Tak będzie po prostu dużo ładniej. I tu do ostatniego ścieku. I zakończamy tak. Przekładamy i tu przez to ostatnie oczko po prostu przeciągamy nitkę. I jeszcze raz, żeby nam się to nie rozpruło, robimy to samo i przeciągamy. Super. Teraz tą niteczkę tutaj najlepiej podszyć lekko igłą, dlatego ja sobie tak kawałek utnę i później to tak ładnie sobie przeszyję igłą ze zwykłą nitką. Po prostu tutaj mocno, żeby na pewno mi się nie rozpruł. Teraz pokażę Wam, jak wykończyć przód. Przekładamy teraz na prawą stronę. No, widzicie, ten szew wyszedł praktycznie niewidoczny. Tak. Golf już można wywinąć. O. Tutaj nitki są jeszcze do pochowania. Tam gdzieś były skazy w trakcie. Gdy robiłam włóczka, była rozerwana. Dlatego o. Już tutaj mi się formuje kaptur. Dosyć ciężko to widać na takim przybliżeniu, ale spróbuję Wam pokazać tutaj, żeby się to wszystko ładnie układa. Teraz tak, tutaj jesteśmy z przodu kaptura, tak? On się tutaj rozchodzi. Tutaj jest głowa w środku. Tutaj pięknie góra kaptura. I pokażę Wam, jak wykończyć tutaj ten przód dookoła teraz. Tak, żeby to było tak ładnie wykończone. I robimy tak. Tutaj na początku, gdzie ten kaptur nam się zaczyna, przy samym kominie, tak? Widzicie, tutaj jest komin i tu zaczyna nam się kaptur. Tu jest to rozszerzenie, które robiliśmy. Tak, tutaj i dalej, dalej. To tutaj na dole teraz wrobimy sobie nitkę. O. Na samym środku. Tutaj, gdzie mieliśmy to oczko, którego nie przerabialiśmy. Tylko tutaj wrabiamy nitkę. Robimy to następująco. O. Przywiązujemy ją. Jak mamy tutaj już wrobioną tą nitkę, robimy oczko
i całą tutaj tą długość okrążenia robimy półsłupki. Po jednym półsłupku w każdą przestrzeń, którą znajdziemy po drodze, żeby tak ładnie wyrównać ten brzeg, żeby nie było jakichś tam stopni czy czegoś. Ładnie jedziemy jedno okrążenie półsłupków dookoła tutaj tego naszego wlotu do kaptura po jednym półsłupku. Każdą jedną przestrzeń, którą znajdziemy na swojej drodze. Robimy jeden półsłupek. Tak, tutaj palcem sobie możemy znaleźć następną. Przejeżdżamy dalej. O, tutaj jest następna. Tutaj następna i tak po jednym półsłupku do samego końca. W każdą przestrzeń po prostu wykańczamy w ten sposób robótkę półsłupkami. I spotkamy się na końcu tego okrążenia. O, widzicie? Po jednym. Jak dojedziemy tutaj już do końca, spotkają się tutaj te nasze półsłupki z tą nitką, którą wrabialiśmy, to robimy ostatni półsłupek w tym miejscu, gdzie było oczko, którego nie przerabialiśmy na samym początku. Jak zaczynaliśmy robić kaptur, przeciągamy trochę nitkę, ucinamy z takim lekkim zapasem, przekładamy, związujemy z tą poprzednią. O. Można podwójnie, żeby nam się tutaj nie rozpadło. I w tym momencie kaptur jest skończony. Mamy piękny golf. Ja się postaram Wam to jakoś tutaj zaraz pokazać. Tutaj się zaczyna golf, ten komin i tutaj ładnie wychodzi kaptur. Myślę, że jest to bardzo ciepła rzecz. Warto mieć ją w swojej garderobie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do następnego.